Cześć, witam Was, tu Bartek z Road Racing. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzisiaj specjalny odcinek z trenerem, z Tomaszem Kiedysiem. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Odcinki będą, pojawi się jeszcze kolejny odcinek za tydzień, a tymczasem zapraszam na rozmowę. Powiedz, czym jest forma kolarska? Jak się do niej dąży? Co to jest za zjawisko? Tak z punktu widzenia również biologicznego, bo jesteś kierunkowo wykształcony i chciałbym, żebyś trochę powiedział naszym widzom, czym jest forma kolarska? Na pewno to jest zespół cech motorycznych, tak? Najbardziej przydatnych dla kolarza, dla zawodnika w tej dyscyplinie, którą uprawia. No, inaczej pracujemy z szosowcami, ciutkę inaczej z torowcami. To są zupełnie inne struktury ruchu. No i ta forma to jest ta taka, jak to mówi się potocznie, dyspozycja, tak? Czyli pracujemy nad tym, żeby te fizjologiczne wszystkie procesy dopracować na tyle dobrze, żeby ta praca jego później na rowerze była jak najbardziej efektywna. Mhm. A mam takie pytanie, bo modnym dosyć tematem są te jakby odwrócone cykle treningowe, jeśli chodzi o cykl roczny, że zaczynamy od bardzo intensywnych treningów w zimie, a gdzieś przechodzimy do jakichś tlenowych później. Niektórzy trenerzy uważają, że jest to jakaś nowość, że trzeba w to pójść. Jakie jest Twoje zdanie? Ja mam jakieś zdanie swoje na ten temat, ale chciałbym usłyszeć Twoje. Znaczy to ta tak zwana periodyzacja. Periodyzacja, tak jest. Tak. No tak, to już pojęcie funkcjonuje dosyć dawno, ale ja do tego podchodzę trochę inaczej, no bo tutaj jak gdyby każdy ma swoje jakieś priorytety, tak, na sezon. No i tutaj dobór pewnych obciążeń, czy przesunięcie tych akcentów na określone momenty roku czy sezonu, powiedzmy, no to już w zależności od tego, kto jakie ma, powiedzmy, zapatrywanie na sezon, tak? Czyli gdzie chciałby te cele swoje osiągnąć. No metody dochodzenia do tego są różne. Oczywiście, że można to zastosować też, ale no to już zależy od tego, z czym mamy do czynienia. Czy z szosowcem, który będzie, powiedzmy, budował swoją formę no, tylko na przykład na czerwiec, czyli jakieś tam imprezy mistrzowskie, czy z przełajowcem, który już chce jesień i zimę mieć na poziomie takim dosyć wysokim i chce to potraktować jako taką formę przygotowania pod szosę. A co innego też kolarz MTB, który może omija ten przełaj i gdzieś tam chce dopiero spokojnie wchodzić w ten cykl swoich. Tak. I zupełnie inaczej pracuje się też z amatorem, zupełnie inaczej z zawodowcem. Amator, no to wiadomo, to jeszcze życie, praca. Właśnie, nawiązując do tego życia, bo no ja jako prezes drużyny kolarskiej już od wielu lat, bo wcześniej to była inna drużyna, od 2015 jest to Road Racing, mam kolegów mnóstwo, którzy trenują, którzy dzielą te swoje obowiązki związane z pracą, z domem i z rowerem. I teraz czy Ty, jakby wyznaczając jakieś obciążenia treningowe dla kogoś takiego, dla takiego właśnie amatora, który ma te życie rodzinne, ma żonę, ma dzieci i ma pracę, to czy Ty to uwzględniasz? No, muszę. Że to też jest jakieś zmęczenie. No tak, no to jest zmęczenie i to jest niemałe zmęczenie. Na pewno struktura treningu amatora no, zupełnie inaczej wygląda jak kolarza zawodowego, który stricte zajmuje się tym i to jest jego jakby praca zarobkowa. I tutaj on może poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu na ten trening. No amator, no to zazwyczaj no, to jeszcze musi rozdzielić ten czas na rodzinę, na przyjemności też weekendowe, gdzieś wyjazdowe, no i przede wszystkim na pracę. I tutaj na pewno musimy zbalansować to wszystko. I no stąd taka no dosyć ważna jest ta informacja zwrotna na temat tego, co chciałby osiągać, jakie ma, powiedzmy, zapatrywanie na, to, na tą swoją aktywność, czy chciałby, nie wiem, zrzucić kilogramy, czy chciałby gdzieś się zaścigać i z jakim wynikiem, z jakim efektem, jak to wygląda. No, równie dobrze no, można przyjechać sobie przyjemnie na wyścig na przykład road racingu, teraz właśnie gravelowy. Tak jest. I przyjechać po prostu z kolegami, pobawić się, wypić. Przejechać tak, dwie rundy tak, i uważać, że to są zawody, a można tak, powalczyć o te nagrody. A można powalczyć i to nagrody wymaga różnego poziomu dyspozycji. Dokładnie tak. A powiedz mi taką rzecz. Ktoś szykuje, powiedzmy, uważa, że chciałby bardzo mieć wysoką formę w maju i we wrześniu. Czyli takie tak zwane dwa szczyty formy. Czy to w przypadku amatora w ogóle jest realne do osiągnięcia? Czy to przy takich obciążeniach, na ile jesteś w stanie zasterować tym, kiedy ten amator będzie miał tą swoją formę? No na pewno wszystko jest uzależnione od tego poziomu wyjściowego, z którym mamy do czynienia na samym początku współpracy, bo jeżeli to jest zaawansowany amator, który mało tego, jeszcze wcześniej jako młody człowiek miał jakąś tam styczność z takim klubowym ściganiem, potem może była chwila taka gdzieś, zaangażował się w pracę, chciał wrócić do kolarstwa i ma tą taką podbudowę, bo już wcześniej też budował tą swoją motorykę w jakiś sposób mniej lub bardziej jakiś usystematyzowany, no to jest to łatwiejsze, tak?
możemy tutaj to jakoś w miarę sensownie ułożyć, tak. Ale jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który nawet się mało, no, to w zasadzie nie ścigał się, nawet w amatorskich wyścigach i zaczyna wszystko od początku, od zera, no to jest to trochę trudniejsze, tak? No bo najpierw należałoby tą wytrzymałość, motorykę całą, no, która jest przydatna do kolarstwa, wytrzymałość siłową, szybkościową. Zbudować, tak? Czyli tą podstawę piramidy jakby od początku, no to to jest czasochłonne. No i tutaj cyrklowanie taką stricte formą, no to będzie trudne na początku. Na początku trudne. Pierwszy sezon, powiedzmy, trzeba byłoby poświęcić na wdrożenie, objeżdżenie się też, bo to też jest ważne. No nie sztuka zbudować jakiś tam poziom motoryki, jak ktoś nie będzie miał tego doświadczenia, które musi zdobywać na początku. Jeżdżąc i biorąc udział w takich wyścigach i sprawdzając swoje możliwości. A słuchaj, takie pytanie. Trening bazowy. Spotkałem się z taką opinią, że on rozwija twój potencjał. Czyli on ci nie rozwija twojego maksimum, tylko rozwija jakby ten pułap, do którego możesz później sięgnąć w tych specjalistycznych treningach. Czy zgodzisz się z takim podejściem? No tak, generalnie w sportach wytrzymałościowych cały sens treningu polega na tym, żeby zaadaptować organizm, przestawić go jak gdyby na oszczędzanie cukrów, które są najefektywniejszym, oprócz fosfagenów, takim substratem do takich maksymalnie efektywnych wysiłków, tak? Czyli ten trening bazowy, gdzie zaczynamy oszczędzać glikogen kosztem wolnych kwasów tłuszczowych, no pozwala właśnie na przeprogramowanie całego naszego organizmu, tej biomaszyny naszego organizmu, na to, żeby właśnie można było jak najdłużej i jak najefektywniej trenować. Czyli no bez tego w sportach wytrzymałościowych, czy w kolarstwie szosowym, MTB, czy w biegach maratońskich, czy w ogóle w biegach długich, no nie ma o czym mówić, tak? Czy w biegach narciarskich nawet. Tak. Czyli pomijanie, jakby skupianie się na takich spektakularnych treningach interwałowych, mocny, intensywny wysiłek, który daje w krótkiej perspektywie przyrost formy, pomijając te treningi tlenowe, no daleko nie zajedziemy. Będziemy tak na... Słyszałem taką opinię, nie wiem, czy to jest prawda, nie jestem specjalistą w treningu, wiele razy Wam o tym mówiłem, że ja się na tym za bardzo nie specjalizuję. Słyszę o tym cały czas, ale nie uważam się za specjalistę, że po prostu taki wysiłek tlenowy jest w stanie podnieść tą bazę, zbudować twój układ krwionośny, przygotować go do takich obciążeń dużych i później na to nałożymy te intensywniejsze jednostki. No mówię, ten trening intensywny, o którym wspomniałeś, to można zaimplementować u zawodnika, który ma jakieś już wcześniejsze doświadczenia. Oczywiście no, nie może tak, jak to się mówi, od razu, nagle wejść na te wysokie intensywności, bo to nawet jest niewskazane zdrowotnie, tak? No tutaj nie będziemy wnikać w szczegóły, no ale to tylko może doprowadzić do pewnego do zachwiania pewnej takiej homeostazy w organizmie, no to tak najkrócej mówiąc, ale trzeba do tego wchodzić jakby spokojniej. Łatwiej mają oczywiście zawodnicy, którzy już dysponują jakimś doświadczeniem, bo u nich szybciej można te treningi mocniejsze wdrożyć, tak? U zawodników, którzy zaczynają spokojnie albo od początku, no to trzeba jednak systematycznie do tego dochodzić, żeby na te wyższe intensywności wejść z jakimś już przygotowaniem motorycznym. Tak. A interesuje mnie, jeśli chodzi o trening, taka rzecz, w jaki sposób ty monitorujesz swojego podopiecznego, jeśli chodzi o poziom jego zmęczenia, o poziom jego formy, taki fitness, freshness, taka forma i zmęczenie. Jak to oceniasz? To zależy właśnie też, jaki poziom zaawansowania wybiera zawodnik, jeżeli chodzi o prowadzenie, bo to tak naprawdę bardzo ważne jest, jak monitorujemy też cały proces treningowy, czy bazujemy na mocy, czy tylko na tętnie, czy na jednym i drugim. Na jednym i drugim, bo to ma duże znaczenie, ale jeżeli chodzi o taki właśnie monitoring zmęczenia, czy monitoring w ogóle reakcji na obciążenie, no to bardzo często zalecam jednak te, może uciążliwe dosyć, ale jednak te pomiary tętna, tak? Pomiary tętna porannego, bo to też dużo daje mi informację o tym, jak zawodnik, czy jak w ogóle ktoś reaguje na obciążenia zadawane, tak? Potem to oczywiście też widać na treningu, tak? Jak zaczyna swój trening, to też widać te reakcje po tym, jak to wszystko wygląda na samym początku treningu. A test ortostatyczny? Tak, ale nie wszystkie marki, które są używane przez zawodników czy amatorów, no, pozwalają na wykonanie takiego testu, ale tak. Też. Można to też zrobić zwykłym pulsometrem, no, ale jednak są marki, które mają to już wgrane, wbudowane i te... Moduł taki. Tak, moduł i ten test bazuje właśnie na tych bardzo dokładnych parametrach tętna, czyli tych poszczególnych jakby
parametrach rytmu serca zmieniającego się i to jest już wtedy bardziej, bardziej adekwatne. Oczywiście nie codziennie, no bo to też zabiera trochę też czasu i zaangażowania, ale jest to regularnie dosyć, dosyć robione, tak. Rozumiem. Czyli jeżeli zgłosiłby się do Ciebie kolarz też, który ma aspiracje na to, żeby jednak coś zrobić więcej niż tylko tą rundkę z kolegami, czy na wyścigu przejechać, ale pościgać się i startować w czołówce, jesteś w stanie zaproponować mu program, który da mu szansę na progres w tej dziedzinie. Dokładnie tak i tutaj staram się być jak najbardziej elastyczny też, bo czy to jest platforma Training Peaksa, czy ktoś używa Polara, czy używa nawet Strawy, no oczywiście ta dokładność analizy jest różna tutaj w tych... A którą polecasz z tych wszystkich? No myślę, że taki najbardziej... Miarodajny jest ten Training Peaks, tak? Jednak. Oczywiście Polar Flow też ewoluuje i tam jest ten program też bardzo... A Garmin Connect? Garmin Connect jest troszeczkę trudniejszy do analizowania, tak, tych wszystkich, ale też się oczywiście nadaje, tak, jeżeli ktoś używa... To jest dosyć rozbudowane narzędzie, tak, nie? Tak, tak, oczywiście on też jak najbardziej i tutaj nie ma jakiejś takiej zbytniej różnicy, no tutaj dostosowuje się ewentualnie do preferencji kogoś, kto chciałby na czymś pracować, tak? To rozumiem, że dla zawodników, którzy chcą zacząć tą przygodę, pomiar mocy nie jest wymagany, to nie jest urządzenie, które jakby... powinno być używane od początku, czy tam, czy są jakieś wskazania na tym pierwszym etapie, żeby jego używać. Wręcz słyszałem, że są tacy zawodnicy, którzy część treningu robią na pulsie, a specjalistyczne ćwiczenia na mocy. No ja miałem tą przyjemność właśnie nawet jeździć z Dawidem Rebellinem, który praktycznie całe życie trenował natętnie. Oczywiście on miał testy robione też. Nie chcę nic mówić, on chyba dalej trenuje. Tak, znaczy on dalej się ściga. Ściga, tak jest. Ja kiedyś z nim rozmawiałem w ogóle na ten temat, dlaczego akurat, no on zresztą używał tych urządzeń, które też są takim prekursorem w tych pomiarach, nie będziemy tutaj mówić ale o marce, ale... Można powiedzieć o marce, spoko. No, SRM-a? Nie, używał Polara, nie? Aha. Jeżeli chodzi o tętno, tak? On mówił, że to jak najbardziej mu wystarczy, on na tyle poznał już swój organizm, no bo kiedyś też każdy z nas trenował praktycznie na licznikach, ale on już na tyle poznał swój organizm i on mu ten system pomiarowy daje na tyle dużą dokładność, że on jest w stanie z tym spokojnie trenować. To oczywiście no, testy wydolnościowe miał robione też na jakichś tam mocach i tak dalej, no bo to było nieuniknione, ale trenował wstępnym, oczywiście. Jak najbardziej. Czyli to tętno na początek jest ok. Wystarczające. I to też dużo pokazuje. Nasz kanał skupia się na sprzęcie, także ja Wam powiem, że ja osobiście używam opaski Polara i jest to pomiar pulsu, któremu ja osobiście najbardziej wierzę. Naprawdę, obserwując tą linię pomiarową, Polar nie ma jakichś pików po 250 nagle puls, jest wiarygodnym urządzeniem i co prawda te opaski Polara nie są tanie, ale są dosyć wiarygodne, w mojej ocenie, przynajmniej nie jestem ekspertem, ale naprawdę jestem zdania, że z tym pomiarem pulsu można sobie poradzić, uzupełniając to, o co Tomek powiedział, czyli o używanie też jakiegoś monitoringu o świcie, jak wstajesz i co wtedy się dzieje, co pokazuje, w jakiej jesteś formie. Ja u siebie to śledzę, ale ta moja forma to oczywiście jest żartem, ale jak jestem w formie, to powiem tak, jak jestem w formie, to mam puls spoczynkowy 47, a jak ta forma gdzieś ucieka, to jest 56, 58. No właśnie i tutaj ten, niektóre zegarki czy tam pulsometry pozwalają też na ten optyczny pomiar, tak? Jeżeli no tak jak ten. Jeżeli ktoś nawet też właśnie skorzysta z takiego całonocnego pomiaru, no to też jest właśnie informacja do analizy, tak? Bo to jak ktoś śpi, czy się wysypia, czy ten sen jest rwany, czy jego długość jest odpowiednia, no to też ma wpływ na to, co później będziemy robić, tak? A powiedz mi, Tomek, byłeś 20 lat zawodowym kolarzem, ile śpi kolarz zawodowy? No powinien spać spokojnie tak, no powyżej tych 7 godzin, tak? Powyżej. Powyżej tych 7 godzin, żeby no, dostatecznie się zregenerować, żeby to obciążenie następne przyjąć, tak? Bo to się też przekłada później na wyścigi, bo na wyścigach często jest też tak, że te przejazdy czasami między etapami, jak to jest wyścig długi, etapowy, to trwają trochę i później jeszcze dochodzą masaże wieczorami po etapach. Tego snu nie ma dużo. To z tym się wiąże moje kolejne pytanie. Bardzo mnie to interesuje. Jakie dodatkowe możliwości ma kolarz zawodowy w stosunku do kolarza amatorskiego, jeśli chodzi o regenerację po wysiłku?
No na pewno to ogólnodostępne środki, które każdy może wykorzystać, jakieś tam rolowanie, stretching, to te różne pump systemy, które pozwalają no to są już zaawansowane dosyć, te wszystkie pompowane nogawki, które pozwalają gdzieś tam wypchnąć te wszystkie metabolity powysiłkowe z mięśni, no ale takie... Masaż? Masaż oczywiście też, nie? No to może nie taki regularny codziennie, tylko zacząć to spokojnie, no oczywiście jak ktoś już jest bardziej zaawansowany. Ale czy kolasz po etapie, byłeś zawodnikiem CCC, jak jeździliście tam w końcówce tego klubu w drugiej dywizji, prawda, Pro Continental. Tak, tak. I był wyścig, dajmy na to, pięcioetapowy i po każdym etapie miałeś dostęp do masażu takiego sportowego? Tak, bo to jest cały proces też właśnie regeneracji, no bo zadania na każdy etap są inne dla wszystkich i trzeba być produktywnym. Przygotowanym, tak, nie? Produktywnym i gotowym i do spełniania określonych jakichś tam założeń taktycznych i tutaj nie ma... Zmiłuj się i każdy i musi... to jest chyba tajemnica wysiłku na wyścigach wieloetapowych, 21 Dokładnie. Etapów na Grand Tourze. No po prostu to jest niewykonalne, gdyby nie było takie skutecznie. A powiedz mi jedną rzecz, czy korzystają kolarze teraz z kąpieli lodowej po wysiłku, nawet takiej uproszczonej, czyli ręce do ramion wkładane w takie lodowe rękawy? Wiem, że, znaczy generalnie to, czy ręce, no to akurat może nie, prędzej właśnie kończyny dolne. Nogi. Tak, do jednak do... Albo czy... ja mówię o tenisistach. Widziałem tenisistkę, która coś takiego robiła. I jak wiesz, się tenisem interesuje od zawsze, bo grałem w tenisa i widziałem, że regeneracja po ciężkim meczu to było w lodowe rękawy ręce załadować. Znaczy, są tacy, którzy to stosują, niektórzy to podważają, jak kontrowersyjny ze wszystkim kontrowersyjnie. No myśmy to stosowali też na zgrupowaniach, wchodziliśmy nawet do takiego jeszcze niewygrzanego basenu nawet po treningach gdzieś tam wiosną. To też w jakiś tam sposób wspomagało taką regenerację, nie? Czyli jednak ten chłód okazuje się, że jednak jakoś tam leczy, czyli te mikrouszkodzenia, które gdzieś tam powysiłkowe w mięśniach powstają, no bo to tak potocznie się nazywa zakwasami, ale to są te włókienka porozrywane, że tak powiem, no to jednak ten chłód pozwalał to troszeczkę to zniwelować, tak? No ale i tak potem oczywiście zabierał się za nas masażysta po takich długich treningach, na zgrupowaniach, czy po wyścigach właśnie po etapach. I dwa ostatnie tematy z tej części, bo będziemy jeszcze nagrywali kolejny odcinek. Bieganie dla kolarzy. Temat kontrowersyjny. Z wieloma kolarzami rozmawiałem ostatnio na ten temat, bo ja mam taką obsesję, bo po prostu jako młody człowiek bardzo lubiłem bieganie. Od kiedy zacząłem jeździć na rowerze, po prostu nie mogę biegać. Nawet sobie buty tym razem jakieś następne kupiłem. Nie wiem, co to da, ale staram się po prostu się wdrożyć w to bieganie. Dwa razy już biegałem teraz ostatnio. Co sądzisz na temat biegania dla kolarzy? Mówimy o amatorze entuzjaście, czyli 8-10 tysięcy kilometrów rocznie jeździ, trenuje, ściga się. Ja powiem może tak, jak to wygląda generalnie, jeżeli chodzi o poszczególne specyfiki dyscypliny, tak? Przełajowcy muszą biegać, tak? No bo to jest związane z... Część ich sportu. Kolarze MTB, niektórzy chcą, niektórzy nie chcą, tak? Żeby wdrażać, wkładać im w plan ten trening, bo to twierdzą, że jednak gdzieś czasami ształ jakiś na trasie, na singlu, trzeba jednak zeskoczyć, podbiec, wyprzedzić, to czasami... Maja Włoszczowska nie biega. Są różni właśnie zawodnicy, jedni to tolerują, drudzy nie. Triatloniści, no wiadomo, to muszą. Co do szosowców, ja wyrosłem trochę z innej szkoły i ja powiedzmy sobie tą zimę, z racji tego, że byłem też przełajowcem, biegałem, tak? Potem jak byłem już szosowcem, też biegałem, pomimo tego, że pierwsze takie, no bo struktura pracy mięśni jest troszeczkę inna niż... No właśnie. Właśnie. I te pierwsze dni, kiedy zaczynałem, przechodziłem z tej pracy szosowej na biegową, no to odczuwałem, tak? Te jednak mięśnie troszeczkę to odczuwają, ale po dwóch, trzech tygodniach to się zaczynało stabilizować i ten trening można było realizować. A dlaczego uważam, że powinien on być czasami wdrażany, bo wszechstronnie kształtuje naszą motorykę, tak? I możemy też zamienić, czy wpleść jakby trening taki siłowy, na mięśnie nóg, gdzieś tam w terenie. Ja oczywiście nikogo nie będę przekonywał do tego, czy biegać, czy nie biegać. Czy biegać, czy nie biegać. Oczywiście, to jest też może być związane z kontuzjami dla niektórych, tak? Jeżeli ktoś się boi... O tym właśnie mówię, bo rozmawiałem z moim kolegą Marcelem, pozdrawiam Marcela,
który zajął 10 miejsce na biegach na Mistrzostwach Europy w biegach przeszkodowych, jest wygrał Runmageddon w Polsce, jest świetnym biegaczem i jest też byłym kolarzem, jest młodym chłopakiem, 23 lata i mówi, że ma podobne obserwacje jakby dotyczące mojego przypadku, czyli regularnych kontuzji łydek po około 3-4 tygodniach biegania, nie? U kolarzy. Ja uważam, że właśnie ten... Brak stabilizacji mówi, że się pojawia jakiś... Właśnie ja uważam, że ten trening biegowy i plus jakiś tam siłowy jeszcze wdrożony, on pozwala właśnie wzmocnić te stawy, więzadła, które... Ale spokojnie właśnie, tak, bo to później pomaga z biegiem czasu unikać tych kontuzji, nie? No bo no jeżeli ktoś nie biega, jeździ, te stawy pracują w określonej płaszczyźnie i zaczyna potem biegać, no to gdzieś tam lekko nawet stąpnie. I cześć. To on wtedy nie ma lekkiego podwichnięcia, tylko ma... Zerwane mięśnie. Zerwane. A właśnie, żeby tego uniknąć, to trzeba nauczyć też te mięśnie więzadła, czy wzmocnić je w ogóle przez ten trening biegowy. Mhm. Ja to do tego tak podchodzę, ale oczywiście... Z racji tego, że no, zawodowcy boją się czasami, że no, jednak nawet w kontraktach mają zapisane, że nie mogą biegać, bo... Kolarze czasowi? Tak, tak, że to może gdzieś tam skutkować jakąś kontuzją czy skręceniem, to gdzieś tam się wstrzymują przed tym, tak? Mhm. Nie stosują tego treningu. I kolejne, ostatnie pytanie w tej części dotyczy siłowni. Różne są teorie na temat siłowni. Jedni mówią, żeby ćwiczyć na siłowni w okresie zimowym, inni mówią, że jeden trening na siłowni również w okresie startowym. A jakie jest Twoje zdanie jako trenera na ten temat? Ta druga opcja. Ta druga. Tak, trzeba odnawiać siłę i to nie tylko przez ten trening specjalistyczny, szosowy w trakcie sezonu, no bo jednak ten parametr cały czas gdzieś musimy... ten mięsień przyzwyczajać się, odnawiać tą pamięć mięśniową, ale ostatnio właśnie w Akademii Trenerskiej właśnie na szkoleniach wraca się do tego treningu ze sztangą, czyli martwe ciągi, przysiady. Oczywiście robione pod jakimś tam nadzorem, kontrolą, tak? I nie z jakimiś nie wiadomo jakimi ciężarami, tylko po prostu w zależności od możliwości i takich jakiegoś tam przygotowania już wstępnego, tak? No nie można zarzucić. No właśnie, to jest taka ciekawa sprawa, że Marcel Kittel, czyli facet, który jak był w formie, to na Tour de France mu nawet na koło nikt nie siadał na ostatnich 100 metrach, przysiadał ze sztangą zaledwie 90 kilo. No widzisz. Nie trenował na większych obciążeniach. No właśnie. Dlatego tutaj nie chodzi może bardziej o te setki kilogramów. Jak torowcy. Tak, tylko chodzi o tą strukturę ruchu, a zmęczyć mięśnia można chociażby każdym ciężarem. Powtórzeniami. Do tego można dojść, a w sprincie takim szosowym to nie chodzi o to, żeby nabrać tej masy mięśniowej jak typowo torowej, tylko ten mięsień musi mieć tą siłę, ale on musi wytrzymać też jakiś podjazd, on musi dojechać do tego. Jakoś do tej mety trzeba dojechać. On musi w tym pociągu dojechać właśnie jeszcze. Tak. No? Także żeby mu te mięśnie też za bardzo nie przeszkadzały, a jednak były sprawne i silne. Tak? Mm-hmm, dokładnie. Dobrze, to co? Zapraszam Was na kolejny odcinek. Za tydzień ukaże się kolejny odcinek. Zapraszam do skorzystania z oferty Tomasza. Link do tej oferty macie w szczegółami tej oferty macie w opisie. I do zobaczenia za tydzień.